świetnie! Zróbmy znów grę z mozgadywankę! Szkitek ma rację. Gotowi? Do dzieła! Najpierw narysuj pierścień z koroną na górze. Tak jak pierścionek księżniczki. Teraz dodaj nogę z każdej strony. Przypomina mi żabiego księcia. Narysuj dwa duże koła, by karoca mogła jeździć. Udekoruj ją, dodając zasłony, szprychy w kołach i drzwi, by móc do niej wejść. Widzisz, łatwo możesz stać się świetnym w rysowaniu. Zachęć bliskich do odgadnięcia, co narysowałeś. Ja najbardziej lubię odgadywać. Oczywiście. Wersja polska, studio Rebeka Stratowicz, wystąpili Izabela Malik i Krzysztof Korzeniowski. Bardzo dzięki. Mówi tapet. Gryzmołki, gryzmołka. Utknął na drzewie. Turtle, turtle. Oh, what's wrong, Sketchy? Oh, my kite. It's stuck high up in a tree. Oh, don't worry. We'll find a solution. But it's really stuck, Doodleboo. I tried everything, I swear. I can't take it off from the tree. I don't know what to do. Oh, I know, Sketchy. I know the perfect Doodleboo to get your kite back. Doodling? Oh, Doodleboo, you're the best. Hurry up. Let's go. Who can help you when you have something stuck in a tree? First, a potem kształt przypominający jajko w środku. O, to tak. Ma skrzydła, tak, więc lecieć aż na drzewo i odzyskać mój latawiec. Czy możesz odzyskać mój latawiec? Tak, trzymaj, prawie się udało. O nie, przebił mój latawiec. Myślę, że biedny szkicek. Ale spokojnie, moja zgadywanka umie nieźle chwytać różne rzeczy. Patrz uważnie, niżej narysuję prostokąt. O, wiem, to wiewiórka. Naprawdę? Żartujesz? Wiewiórka szybko i łatwo odzyska mój latawiec. Hej, wiewiórko, możesz przynieść mi mój latawiec? Hej, co ty robisz? Oddaj mi go, złodzieju! Szkicku, wiewiórka jest szybka, ale chyba za bardzo polubiła twój latawiec. Ha, mam nadzieję, że jej nie narysujesz. Nie, bez obaw. Mój rysunek nie jest tak szybki jak wiewiórka, ale na pewno się przyda dzięki temu. Dodam dwie linie w kole, potem dwa punkty i dwie bardzo długie ręce. Bardzo długie ręce? Wiem, to leniwiec. Czemu tak myślisz? Cóż, leniwcy są tak nazywane, bo dzięki swoim długim rękom mogą sięgać po wszystko bez ruszania się. Nie chcę przeszkadzać, ale zanim znowu zaśniesz, mógłbyś podać mój latawiec? Proszę. Ojeju, rusza się tak wolno, że minie 100 lat, zanim go odzyskam. Masz zupełną rację, Szkicku. Właściwie myślałem o szybkim i zwinnym zwierzęciu. Mam nadzieję. Zobaczysz. Kończę rysunek małymi rączkami, długim ogonem, dwoma kciukami, uszami, oczkami i uśmiechem. O tak, to małpka. Ugadłeś, Szkicku. Świetnie. Back and I'll meet a new friend in the process. Quickly, Sketchy, let's call our pencils to color in. Yeah, come here, my little pencils. Let's go color. Słodka! Hej, małpko! Czy mogłabyś odzyskać mój latawiec? Pokażę ci, jak na nim latać. Pomożesz? Super!
Chyba cię naśladuje, szkicu. O, ale niegrzeczny. A tak umiesz? A tak? Było świetnie. Zróbmy znów gry z mozgadywankę. Szkidek ma rację. Przybory gotowi do dzieła. By zrobić głowę, narysuj okrąg z mniejszym kółkiem w środku na buzie. Narysuj kółko pod spodem na ciało i dwie linie na górze buzi. Teraz dodaj nozdrza, dwie długie ręce i dwie łapy. Ogon. Dwa kciuki. Uszy. Oczy. I uśmiech. Ta-da! Pomapka! To zagadka dla twoich bliskich. Do zobaczenia! Pa! Wersja polska, studio PDK, Katowice. Jestem Mok, Skidek, Pańka i Mapka. Krzysztof Korzeniowski. Chyba ze mnie.